Podejrzanego o zabójstwo mieszkańca powiatu międzyrzeckiego policjanci zatrzymali 27 grudnia. Jego aresztowanie było możliwe dzięki dowodom, które zebrali kryminalni. Opieramy się na swoim materiale dowodowym, który, jeszcze raz powtarzam, mimo że jest bardzo bogaty i wystarczający do tego, żeby nie tylko tymczasowo aresztować mężczyznę, ale też bez wątpienia sprowadzić taki stan oskarżenia, który pozwoli na to, aby sąd rzeczywiście wydał w stosownym czasie wyrok w sprawie. Przypomnijmy, chodzi o zabójstwo 75-letniej kobiety. We wrześniu została ona brutalnie zamordowana w swoim mieszkaniu. Dodajmy, że to kolejne morderstwo, do którego doszło w 2023 roku w Brójcach. W lutym na ciało 82-latki w jej domu natknął się pracownik lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Sekcja zwłok wykazała, że została uduszona. Po tych dwóch zdarzeniach mieszkańcy zaczęli mówić o działającym w okolicy seryjnym zabójcy. Zakładają na potęgę domofony, oświetlenia te czujnikowe takie, także że na pewno się boją. Tak rozmawiam z niektórymi ludźmi, kobiety zwłaszcza i tak dalej, to także boją się. Zdarzają się tacy ludzie, może wśród nas chodzą, nie? No nie wiadomo, nie? To na pewno ten sam człowiek. Zdaniem śledczych jest zbyt wcześnie, by oba zabójstwa ze sobą łączyć. Za punkt honoru postawiliśmy sobie zatem, żeby jak najszybciej dotrzeć do tej osoby, ale wytypowanie to jedno, o czym oczywiście wiedzieliśmy wcześniej, a zebranie materiału dowodowego to drugie. Dlatego chcieliśmy być przygotowani na to zatrzymanie. Na to pytanie jeszcze nie znajdujemy odpowiedzi, czy stoi ta sama osoba. Za zabójstwo grozi dożywotnia kara więzienia.